Państwa serdecznie. Na tegorocznych targach IKS 2014 miała miejsce premiera najnowszego urządzenia naszej firmy o nazwie Remote Detector Tester Pilotów Samochodowych. Wyposażony w rezystancyjny ekran z panelem dotykowym o rozdzielczości 2,8 cala został wkomponowany w zwartą oraz elegancką obudowę. Tester pozwala na sprawdzenie częstotliwości sygnałów wysyłanych przez piloty w czterech zakresach 315, 433, 868 oraz 915 MHz z dokładnością pomiaru plus minus 10 kHz. Tester pilotów jest banalnie prosta. Uruchamiamy tester pilotów przyciskiem umieszczonym pod wyświetlaczem. Na ekranie ukazuje się nam 6 trybów. 4 pierwsze odpowiadające 4 zakresom częstotliwości nośnych. 315, 433, 868 i 915 MHz. Kolejnym trybem jest tryb automatycznego pomiaru, a następny jest to tryb pomiaru infrared. Rozpocznijmy od pierwszego trybu. Naciskamy na przycisk 315 MHz. Zostajemy przeniesieni do kolejnego okna. Obraz wyświetlacza pokazuje nam następujące parametry kontrolne. Pole w górnym prawym rogu ma charakter informacyjny. Odpowiada nazwie trybu, w którym się znajdujemy. Pole frequency pokazuje zakres pomiarowy badanej częstotliwości. Pole sensitivity przedstawia nam moc sygnału w postaci liczbowej od minus 124 dB do zera, przy czym 0 dB mówi o maksymalnej sile sygnału, a minus 124 o jego słabości. Niżej mamy pole wykresu, które przedstawia pomiar w postaci graficznej. Na samym dole znajduje się przycisk back, dzięki któremu możemy wrócić do głównego menu. Poniższy obraz wyświetlacza pokazuje nam parametry kontrolne, które dla wszystkich trybów poza IR są takie same. W przypadku trybu IR mamy dwa pola. Pierwsze z nich pokazuje nam status pilota, a drugie jego markę. Pomiar posiadanego pilota zaczynamy od wyboru trybu częstotliwości, w którym posiadany pilot operuje. Jeżeli nie jesteśmy jej pewni, wówczas wybieramy funkcję automatycznego pomiaru. Po przejściu do trybu auto, kolejnym krokiem jest zbliżenie pilota do testera oraz naciśnięcie przycisku na pilocie. Jak widzimy, tester mierzy jego częstotliwość w polu frequency, pokazuje moc sygnału w polu sensitivity oraz obrazuje pomiar za pomocą wykresu. Dokonajmy kilku kolejnych pomiarów, tym razem wybierając tryb częstotliwości ręcznie. Ostatnim trybem jest tryb IR. Pomiar pilota wysyłającego sygnał podczerwieni rozpoczynamy od przejścia do trybu IR. Kolejnym krokiem jest skierowanie pilota w miejsce odbiornika podczerwieni oznaczonego napisem IR. Naciskamy przycisk na pilocie. Na wyświetlaczu widzimy dwa pola odpowiadające parametrom kontrolnym. Pierwsze z nich mówi nam o statusie pilota, czy nadaje sygnał lub nie. Drugie pole mówi o marce pilota, z którego został wysłany sygnał. By dowiedzieć się więcej o testerze pilotów, zapraszam do odwiedzenia strony www.programatory.com.